Witam wszystkich. Chciałbym dzisiaj pokrótce opowiedzieć o nowym projekcie firmy Yeti. Są to spodnie puchowe, wypełnione 200 gramami puchu. Yeti w swojej ofercie ma obecnie różne spodnie puchowe. Są to jednak zazwyczaj modele bardzo ciężkie, przeznaczone na ekspedycje w Himalaje. Raczej trudne do zastosowania w naszych polskich warunkach. Ten model jest dużo lżejszy, waży około 600-650 gramów. Jednak mimo takiego odchudzenia tym spodniom praktycznie nic nie brakuje. Tak jak mówiłem, mają wypełnienie w postaci 200 gramów puchu. Tkanina zewnętrzna to jest materiał dry, czyli materiał membranowy produkcji Mitsubishi. Dodatkowo na kolanach, tutaj po wewnętrznej stronie z dołu oraz z tyłu na pośladkach, jest wzmocnienie z tkaniny nylonowej. Także spodnie te można stosować w różnych warunkach na co dzień bez obawy o uszkodzenie materiału. Po wewnętrznej stronie zastosowano materiał ze srebrną nitką, która według producenta ma mieć działanie antybakteryjne. Spodnie są dosyć fajnie pomyślane, to znaczy z jednej strony są dosyć obszerne, także można je założyć jako dodatkowa warstwa ocieplająca na wszystko, co się ma, czyli na kalesony, spodnie jakieś zewnętrzne, softshellowe i na to włożyć to, także i to się wszystko zmieści. Ubieranie ułatwiają zamki, które można rozpiąć na całej długości. Można je rozpinać zarówno od dołu, jak i od góry. W pasie jest regulacja, także za pomocą gumy, paska z gumą, dodatkowo można go sobie tutaj za pomocą rzepów mocować na różnej długości, także to jest z każdej strony mniej więcej 10 cm regulacji. Tak jak mówiłem, całość waży tylko około 600-650 gramów, co jest jeszcze jedną zaletą. Całość mieści się do maleńkiego woreczka. Jak widać, nie jest to duże. Na początku miałem duże wątpliwości, czy to się zmieści do tego worka, ale rzeczywiście zmieściło się bez większych problemów. W ten sposób mamy dodatkową ochronę w postaci bardzo małego pakuneczku, który zajmuje niewiele miejsca w plecaku. Także ogólnie bardzo pozytywnie oceniam ten produkt. Jedyny problem jest taki, że Yeti nie jest do końca przekonane, czy wprowadzi to do seryjnej produkcji. Ten konkretny egzemplarz został wykonany na moje zamówienie po dłuższym okresie namawiania, projektowania, dyskutowania, co to ma mieć. Udało się. Teraz Yeti już ma gotowy prototyp. Ja go będę testować, więc mam nadzieję, że być może niedługo ujrzymy te spodnie w normalnej ofercie firmy Yeti. Także dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia.